Siemano, witam was za teksturami. Nie, żartuję, nie jestem za teksturami. To po prostu typowa grafika Skyrima. Tak będzie znacznie szybciej. Mike dobrze ci życzy. Mike, kłamca? Nie mogę z nim teraz porozmawiać. Dwie bronie. Przecież jedna może się złamać, a to byłoby nieszczęście. No, mów dalej. Mike zawsze szuka cyrkla, ale nie może żadnego znaleźć. Gdzie one się podziały? No, mów. Mike słyszy wiele opowieści o wojnie, lecz niewiele z nich jest prawdą. Mów. Co się dzieje? Renegaci. Jak ładnie. Pożyw się. Nom nom, takie pyszne. Jeszcze więcej jedzonka. Więcej. Jest. Tak przy okazji, czy na pewno jest na mistrzu? Ustawienia, gra... Tak, jest na mistrzu, dobra. Wolę się upewnić. Teraz oczywiście zwiększamy sobie damage. Jest. Ziemia się trzęsie. Okej, wbijamy. Leczenie oczywiście. Z nim się nie da. Zawróć. Nie, pierdol się. Ciągle tu jesteś? No. Niech zgadnę. Chcesz zdobyć skarb, co? Tak jak wszyscy inni. Dziewicę też. Ale skarb też. Mam na imię Katria. Jestem... Byłam poszukiwaczką przygód. Ale dostałeś strzał w kolano. Przez niemal 20 lat plądrowałam ruiny takie jak te. Skończyła się moja historia. To był bolesny upadek. Co ja tu mam? Dziennik, krasnoludzka strzała, uzdrowienie, złoto. Ciekawe jak wyglądała nago. Naprawdę? Musisz zabrać zbroj? Nie odbieraj mi resztek godności. Ups. Ojej, tak mi przykro. A wiesz co, weź sobie tę swoją zbroję. Ups. Dzień dobry. O kurwa, dajcie dobry damage. Żartuję, nie dajcie dobrego damage'a. Ale tylko chciałem mieć dobry pytyk, żeby szybko wejść do menu i was stąd zmuchnąć. Ojej, wybacz, Bran. Okej, Bran nie spadł. Calculated. Jedna z tych lokacji, przy których naprawdę chcę się zatrzymać i po prostu zrobić sobie screenshot na miniaturkę. Ale tego nie zrobię, bo jestem złym człowiekiem. Miniaturkę znowu będzie jak ślusowa, wygenerowana przez YouTube'a. To taka była ich strategia, ten idiot miał tylko zwracać uwagę. Nie spadaj. Jaki ładny punkt widokowy. Witam z wielki krasnoludzki ryj. Wow, to wygląda całkiem ciekawie. Jezus, jakie gniazdo. Ciekawie jakby to wyglądało z góry, gdyby dało się to zobaczyć z góry. Nieźle. Po prostu te kokony. Jezus. Pójdziemy w taką bardziej strefę drzew, bo to jest w sumie słońce. Tu właśnie zginęłam. Mam wrażenie, jakby to było wieki temu. Może to było wieki temu. Tam, tam, tam. To mój łuk. Tam, na pniaku. Zastanawiałam się, co z nim stało. Gdzie na pniaku? Tam? Bierę go. Wygląda dobrze. Zephyr. Co tu mamy? Zephyr. Pod Z oczywiście. Strzela 30% szybciej niż zwykły łuk. O, już to widzę. Legolas mode activated.
No dobra, Skyrim, to już przesadziłeś. Jak to trochę miałem uwierzyć, że gdzieś na powierzchni jest taki wąwóz? Serio. Naprawdę powinien być jakiś mod, który naprawdę dodaje takie rzeczy na powierzchni, że da się podprowadzić, tak po prostu wejść przez te drzewa. No po prostu wtedy ten, krzyk ten, zaraz, jaką się eteryczność. Skaczę tutaj, no już jestem na końcu lokacji. No wiem, że to by nie było zbytnio wyzywające, no ale jednak. Nie byłoby to zbytnio trudne. Ale na pewno bardziej realistyczne. Okej, czyli dotarliśmy do bardziej ciekawego miejsca. Znam naprawdę wiele gier, w których to by mogło być na spokojnie finalną lokacją. Coś tak epickiego. Ale nie, to jest tylko zwyczajne poboczne ruiny. Spójrzcie, jak to wygląda na mapie. To jest gdzieś o tutaj, na Vipizdowiu na mapie. A to jest takie epickie. Jezus, ten to naprawdę dostał. I się jeszcze rozsypał. A ten tutaj, delikwent? Też nic nie ma. Tu złoto. A my to jest... Ta, nic tutaj nie ma. Jezus. Jeśli wszystko zawiedzie, po prostu podejmij ryzyko i zobacz, co się stanie. Nie wydałoby mi się dziwne, gdyby połowa pułapek została już uruchomiona. To dobra, no to próbujemy. Pakiet. Quick save. I nawalamy. Dobra, to się udało. Dwa będzie po tamtej stronie. Teraz tamto, będzie trzecie. No dalej. I teraz muszę podjąć pełne ryzyko. Holy shit, już się boję. Powiedzmy, że pójdę w to. Dobra, to nie było aż takie złe, tylko pajączki. Dobra, spoko, w porównaniu do trzęsienia ziemi to chyba nie jest aż tak źle. Już się bałem, że będzie, nie wiem, jakiś kompletny kataklizm, że będą się stąd spieprzać, ale okej. Okay. Okej, najwyraźniej prawie miałem rację. Prawie. Musiałem podjąć ryzyko tylko w jednym wypadku i w tym jednym wypadku spierdoliłem. No ale ej, prawie mi się udało, prawie. Dobra, to jak to szło? Jeszcze raz. Rozumiem tylko na to bełty. Jeden. Dwa. Dobrze. Trzy. Dawaj. Traf. Nice. Już prawie. I wtedy dałem w to. Teraz idę w to. Tak blisko. I sweet. Otworzyłem. To pewnie Centurion byłby, jeżeli by naprawdę dużo razy spierdolił. Quick save? Co my tu mamy? Błagam, cokolwiek dobrego. Nie tylko jak zwyczajna skrzynka. Odłamek Ethereum. Więc to jest to. A więc jest prawdziwa. Ja chciałem zabić tego Centuriona. Mogę się więcej razy pomylić. Co mamy w wodzie? Jest tu jakaś jaskinia, z tego co widzę. No proszę, jeszcze więcej rzeczy tutaj jest. Zerwanie falmerska. Nie ma co do tego wątpliwości. Wow. A więc to jest ta epicka ściana. Pytanie, skakać czy... Jezus, Bran, ty idioto! Pierdol się też! Ile się już nagrywa? 47 minut, a to był tylko jeden dungeon. Naprawdę Bethesda dojebałaś, po prostu dojebałaś. Epickie miejsce. Szczerze mówiąc, nie, no shit, to ląduje numer jeden, po prostu numer jeden moich ulubionych lokacji w Skyrimie. Na pewno numer jeden wśród krasnoludzkich ruin. Fakt czarna przystań, po prostu walisz czarną przystań. To jest lepsze od niej. Czarna przystań jest fajna tylko dlatego, że jest taka wielka. Ale to po prostu, to jest tak epickie. System questa. Dobra, co my tu mamy? Otóż odłamki Ethereum. Mam je gdzieś tam na mapie? Oczywiście, że mam. Sweet. Okej, to jest tam miejsce, gdzie ten, Alain Dufont. Albo jak go Heinz nazwał, Alphonse. Jak śmiesz mnie uderzać, kurwisynu? Tarczą jeszcze. Ta zniewaga krwi nie wymaga. Thank you.
Tyle w temacie. God damn, cholerne pułapki. Nie, nie, nie. No, please no, 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 no. Tnijcie moich towarzyszy. Tak lepiej. Wilka, zostałeś wszystkim, czy chyba mogłeś dostać? Przez chwilę myślałem, że umarłeś. Wilkas, rozmawialiśmy już o tym. Wilkas, chodź tutaj. Już. Bran. Najgorsza babka na świecie. Przycisk. Ile przycisków? Gonna press them all. Co ja się zrobiłem? Okej, tego miejsca to ja nie poznaję. Może jednak je poznaję? Nie wiem, sam. Wyglądało coś nieznajomo. Jak śmiesz się blokować przede mną? Jeszcze mi to zwyczajnie falmery będą atakować. Gin. Ktoś tu akurat pokój w tym jednym pomieszczeniu. Ekspert. Dobra, dajmy tutaj ten kufer. Nie wiem, które... Ktoś mi może to wytłumaczyć. Jakim którym taka brama może być zamknięta? Taka brama, serio? Jeszcze mieć zamek. A poziom eksperta. Chyba nowe rękawice. Nie, nie warto brać. Mam już takie. Nie, tego nie otwieram. Tutaj była chyba jakaś dźwignia. Aha, już wiem o co chodzi. Kości teraz będą blokować. A, dobra, to już, ja już to miejsce znam, spoko. Tu będzie czaszka, jeżeli gdzieś chyba będzie jakieś żebro. To już pamiętam, po tamtej stronie. Nie, to nie jest jednak nic nowego, po prostu dawno tutaj nie byłem. Kręgosłup. Tak, powiedziałem, że żebro. Aż tak daleko chyba nie byłem. Tutaj już chyba niczego nie ma. Bo to w wodzie będzie. W wodzie zawsze coś jest, nie ma innej opcji. Proszę, krasnoludzki złom. I zatkone. I jest i boss fight. Centurion strażnik, to jest już trochę wyższy poziom. Bran, bierz go. Holy shit, jaki damage! Jesus Christ! Wy to widzieliście? Jesus fucking Christ, co to ma być? Wy z nim walczcie, ja nie chcę. Dobra, pomogę wam, taki support z tyłu. Poradzić sobie, prawda? Okej, Bran już ucieka, bo ma mały HP. I znowu odpierdala jakieś dziwne rzeczy w powietrzu. Spadł do wody. Centurion też spadł do wody. Ale zaraz spadnie, spoko. Dobra, już nie żyje. Jeszcze tylko trochę, a padnie. Tyle w temacie. Dziękuję, do widzenia. Jest jego ciało. Tutaj, w wodzie. Żaden go już nie znajdzie. Żaden. Wielki klejnot duszy. To ja nazywam nagrodą. Tyle w temacie. Jest i kolejny odłamek. Muszę powiedzieć, że cię... No, to drugi. Jesteśmy w połowie drogi. Będę szukała dalej. Do zobaczenia wkrótce. Nice. Jest i jacuzzi, fontanna. Nice. A więc okej, myślę, że to tutaj zakończę ten odcinek. Tak więc to było na tyle. Odkryliśmy dzisiaj prawdopodobnie najbardziej epicką lokację w całej grze, przynajmniej według mnie. A więc to było na tyle. Na razie.